I zmieniamy temat. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego przypominamy, jak dopisać się do spisu wyborców i jak liczone są głosy, skoro pojawiają się wędrujące mandaty. Wybory w Unii Europejskiej odbędą się w dniach od 6 do 9 czerwca. W Polsce do urn pójdziemy w niedzielę 9 czerwca. Wybierzemy 53 europosłów o jednego więcej niż 5 lat temu. Polska będzie piątą najliczniejszą reprezentacją w parlamencie europejskim. Liczba wynika z siły głosu poszczególnych państw, który z kolei warunkowany jest liczbą ludności. Podkreśla dr Andrzej Skiba z Uniwersytetu Gdańskiego. Polska podzielona jest na 13 okręgów wyborczych, utworzonych na terenie jednego bądź dwóch województw. Do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, który z tych 13 okręgów otrzyma mandaty oraz w jakiej liczbie, tłumaczy dyrektor Krajowego Biura Wyborczego delegatury we Wrocławiu Tomasz Szczepański. Jest to uzależnione od frekwencji w danym okręgu wyborczym. Im ta frekwencja w danym okręgu wyborczym jest wyższa, a niższa w innych okręgach, tym większa szansa, że w tym okręgu wyborczym kandydaci zdobędą więcej mandatów. Po zamknięciu lokali wyborczych rozpoczyna się liczenie przez obwodowe komisje wyborcze głosów. Rozdzielaniem mandatów zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza. Jest to dość skomplikowana procedura. Na początku komisja ustala, które komitety przekroczyły próg wyborczy. Ten wynosi 5%. Jeżeli dany komitet przekroczył próg wyborczy, to metodą DONTA ustalana jest liczba mandatów, jaka danemu komitetowi przypada. A następnie potem, metodą e, tych największych reszt, ustalana jest liczba mandatów w poszczególnych okręgach. Czyli mandaty zdobyte przez ogólnopolskie komitety rozdziela się na listy okręgowe. Otrzymują je kandydaci z największą liczbą głosów na danej liście. To ile mandatów dostanie dany komitet w okręgu nie zależy od tego ile mandatów w tym okręgu dostanie inny. Pojawia się element rywalizacji w obrębie jednego komitetu pomiędzy okręgami. Dużo zależy od tego, ile osób weźmie udział i ile osób zagłosuje na konkretny komitet w danym okręgu wyborczym. W związku z tym mogą występować pewne przesunięcia. Aby 9 czerwca wziąć udział w wyborach, należy sprawdzić, czy jest się ujętym w centralnym rejestrze wyborców. Jeśli nie jesteś ujęty w żadnym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, to zamelduj się na pobyt stały. Można też złożyć wniosek o ujęcie w obwodzie głosowania w miejscu stałego zamieszkania, ale tylko do 6 czerwca. Wnioski składa się do Urzędu Gminy lub przez internet. Podobnie wygląda to w przypadku wnioskowania o zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie odbierz w urzędzie, otrzymasz je od ręki. Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym miejscu w Polsce i za granicą. Jeśli chce się głosować za granicą, dopisując się do spisu wyborców, trzeba pamiętać, że termin mija 4 czerwca we wtorek.